Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza debata nazywa się Urodzony w Warszawie. W naszym studio Urodzonych w Warszawie. Pani profesor Jadwiga Kuczyńska-Sicińska. Urodzić. Nie wiem, ale bardzo wiele ich było. Liczy się to na pewno w dużych liczbach, z dużymi zerami. Pan docent dr Henryk Klawe, znany lekarz warszawski, położnik, ginekolog, urodzony w Warszawie i jeden z tych lekarzy, o których się mówi, że cała Warszawa przeszła przez jego ręce, cała ta młoda Warszawa. Pani profesor Sicińska to Instytut na Karowej. Pan docent Klawe pracował całe życie na Woli w szpitalu Kasprzaka. Dziś pięknie. W Instytucie Matki i Dziecka. Proszę Państwa, zaprosiliśmy tutaj osoby związane z bardziej życiowe, co nas najmocniej dotyczy. Czasy idą ciężkie, czy w każdym razie odbieramy je jako ciężkie. Wydaje nam się, że tak strasznie źle jest, że taka bieda okrutna, że z głodu umierają lekarze. Patrzmy na szpitale, jak one wyglądają. Oglądamy w tej chwili na Karowej zdjęcia robione w klinice na Woli. Źle to na oko nie wygląda. Ja muszę powiedzieć, że mam bobofruty i co tylko dusza zapragnie, jeżeli oczywiście. No i dzisiaj do studia jest czymś relatywnym, to znaczy czujemy się biedni i... Chcę urodzić się w Warszawie. Uważam, że dobrze. Klingi na to zdrowiej lub mniej zdrowo, ale w takim ordunku, nazwijmy go socjalistycznym, może zdali. Ja bym chciał żonie, która rodzi, zafundować telefon. No mnie się wydaje, że rodzenie zawsze jest najlepiej jednakże w dużym szpitalu, który ma zaplecze. Jest teraz sporo w Warszawie, kilka w każdym razie na pewno takich, gdzie właśnie są niby te warunki takie prawie że cieplarniane. Ale ja ich nie widziałem, więc nie mogę nic powiedzieć, ale wydaje mi się, że przecież mamy wzory z zachodniej Europy, prawda? W domu to strasznie się bałem, że coś się może stać. A w szpitalu, czy no już nie mówię o dobrze zorganizowanej klinice, to właściwie tego strachu nie ma, bo wszystko jest. Jest zaplecze, jest odpowiednio wyszkolony personel, zawsze jest kilku lekarzy na dyżurze, więc jeden drugiemu może pomóc. I powiedzmy, przeoczenie czegoś jest prawie że niemożliwe. W Polsce urodzę, gdybym mogła urodzić za granicą. To by się tak złożyło. To jest prawie marzenie, żeby urodzić w szpitalu w Paryżu, gdzie warunki są bardzo komfortowe, ale przede wszystkim jest ta szalenie przyjazna atmosfera wobec kobiety rodzącej, czego niestety myślę, że w Warszawie często matki nie mają. I właśnie na to głównie narzekają moje koleżanki, które rodziły w Warszawie. Tam kobieta oczywiście nie jest petentką, cały szpital jest skierowany na nią, począwszy od personelu salowych, aż po profesorów. Także to jest jedna z zasadniczych różnic, które nie zależą może od warunków materialnych. Najpierw jest już rodzenie bezbolesne. Jest to specjalny zastrzyk nazwany po francusku péridural, nie wiem jak w Polsce. I on faktycznie gwarantuje kobiecie pełen komfort. Ja urodziłam trzecie dziecko tylko pod wpływem tego zastrzyku i mogę powiedzieć, że różnie, kiedy działa ten zastrzyk, jest szalona. Oczywiście musi być wtedy obecność wykwalifikowanego anestezjologa, co nie zawsze, nawet we Francji, jest gwarantowane. Także tu pytanie do Państwa. Takie... My to w ogóle stosujemy od lat. I można bezbólowo urodzić. Nie przypuszczam, że w innych klinikach również. Jest lenie z zewnątrz oponowe, o którym Pani wspomniała. Jest stosowane jako reguła przy pewnych schorzeniach, na przykład u pacjentek chorych będą miały rodziny, warunki takie właśnie, że i kwiaty i inne. W bólach rodzić będziesz, ale my chcemy od tego odejść i odchodzimy. Może jeszcze drugą sprawę, którą chcę poruszyć z doświadczeń francuskich, to są specjalne ćwiczenia postnatalne, z którymi się nie zetknęłam z doświadczeń moich koleżanek. Otóż każda kobieta we Francji ma opłacane przez państwo 10 seansów specjalnych ćwiczeń gimnastycznych, które wzmacniają jej te mięśnie, które podczas porodu uległy pewnemu uszkodzeniu czy osłabieniu. Jest to szalenie istotne i dla sylwetki kobiet, i dla jej późniejszych funkcji biologicznych, fizjologicznych. I państwo francuskie przykłada... Polega na tym, że
czasami nie słyszą. To jest po pierwsze. Nie ma jak gdyby... Na początku to pytanie, które pan zadał, pokazując jak gdyby klinikę, w której było całkiem ładnie i dlaczego niby... Danych jest przecież podobno 8. Ale myślę sobie, że to wszystko jest czasem, który mija. Znajduję tylko, proszę pani, taki mit całowania jej w rękę, przepuszczania pierwszej w drzwiach i wielbienia Madonny. I to są jedyne trzy wymiary szczęścia kobiety w Polsce. To jest po pierwsze. I w ostatnim, który do niedawna istniał na temat dziecka poczętego, ale myślę sobie, że... Świeczką, że jeżeli jednak lecz rodzić to w szpitalu. Ja bym chciał zapytać, jak jest rodzić po Bożemu? Jak powinno się rodzić jako standard? Bo w końcu rodzenie to nie choroba. A do szpitala idę wtedy, kiedy jestem chory. Czy tym standardem... Standardów. To zależy od tego, po pierwsze, czy kobieta... Kurator Paszyński i mówił, że być może musimy się zastanowić nad tym, to kuratora oświaty i wychowania, jaką sobie wymyślono w państwie opiekuńczym socjalistycznym, może te środki należy skierować gdzie indziej, a jednocześnie sprawić, że zostaną one skierowane nie do abstrakcyjnego społeczeństwa. Kiedy tam przychodzę, to mam ochotę powiedzieć, przyszedłem na widzenie, prawda, tam... Nie pokazano mi mojego pierwszego dziecka, chyba tam, nie wiem, po tygodniu dopiero, te wszystkie normalne... Czy to czasami gorsze warunki, czy to czasami po prostu właśnie takie zbiorowe, a są prywatne, które w ogóle nie są objęte tym systemem zwrotów i gdzie ludzie bogaci mogą sobie płacić i otrzymywać to, co chcą. Więc wydaje mi się, że każde państwo rozwinięte w krajach kapitalistycznych ma system ubezpieczeń, który obejmuje zarówno społeczne i publiczne szpitale i kliniki, jak i prywatne. U nas, dopóki nie stworzymy całościowego systemu ubezpieczeń i tym samym być może sobą logicznie powiązane, to będziemy mieli niezwykle nierówny system wobec ludzi, którzy mają różny status ekonomiczny. Przed wojną było coś takiego, co się nazywało kasa chorych. Ja nie wiem, czy środowisko lekarskie, głęboko narzekając na swoją mizerię obecną, ma jakąś propozycję rozwiązań pozytywnych? Nie umiem powiedzieć, ale tam to rzeczywiście niewiele osób sobie mogło na to pozwolić. Chciałbym zwrócić uwagę, że kasa chorych i ten element jak gdyby wyboru w tej chwili też jest jednym ze sposobów. Przywiezie jakieś aprowizacje, ktoś, kto się zainteresuje, będzie się rodziło co życia. Tam pokazywano najrozmaitsze formy rodzenia, to rodzenia na stojąco, w jakichś innych pozycjach, kangura, nie kangura, jak to się nazywa. Ja bym chciał zapytać, czy rodzić się powinno po Bożemu? Czy jest na to jakby jeden... Rozumiem, przez rodzenie. No właśnie, tolerowalną. Nowinka jest... A w trakcie, ja tak miałam przy pierwszym porodzie, w trakcie porodu nagle okazuje się, że musi być poród kleszczowy. No ale ciągle nie dotknęliśmy jednego problemu. Mówiliśmy tutaj, o wszystkim należy się tyle samo. Czy na przykład w takim szpitalu na Karowej, który, bo nie zaznaczyliśmy, że pani Sicińska jest ordynatorem i dyrektorem tego szpitala na Karowej, czy wszyscy mają mieć równe szanse, czy są lepsi? Niekoniecznie w tej liście byłby umieszczony, bo wydaje mi się, że poród z mężem jest szalenie istotny dla kobiety i może nie wymaga aż takich nakładów. No ale to się nazywa strasznie zawile powód z mężem. Ja widzę jakiś taki serwuje i ten rodzaj porodu z żoną bardzo by mi odpowiadał. Wszelka inna forma, kiedy właśnie się żonę do tego mieszy, do tego innego miejsca odprowadza i męża. Ta była pierwszą królową. Która... W rzeczywistości, proszę pana, nie do przyjęcia. Natomiast myślę sobie, że kobieta może, on się definiuje, chodzi o to, żeby kobieta mogła urodzić sama w domu, w towarzystwie własnego męża i lekarza, który myślę sobie, że to jest moment, na który zarabiają być może czasami więcej stałą liczbę. Jaka to jest liczba? Ja nie wiem, to jest parę procent, około 5% osiągnęło, zdaje się, w maksymalnych wymiarach, tylko sytuacyjnych. W porównaniu z innymi krajami w Polsce są dość wysokie, jednak uległy jakimś uszkodzeniom w czasie porodu, czy później w życiu odzywają się jakieś choroby związane właśnie z momentem porodu. Dlaczego tak się My mamy ogromny odsetek porodów przedwczesnych. Stoi. Tak. Ale wysoka. Jest wysoka. Tak. To znaczy, ile to powiedzmy, jak się znalazła w tak zwanym odrzucie społecznym. W niej, w tej grupie jest...